Witam. Co tam? Cześć. Widzę, że Wojtale przygarnęliście. No, a gdzie Wojtala? Na końcu. Tam? Tak. I tu śpi. Tam. Siedzi i waruje przy drzwiach. Co, Matejko rano był? Matejko? No. A no ta. Zjawił się. No mówię. Niegustrzędny. Maruda. O Jezu. Co, niewyspany? No daj spokój. Łukasz zaraz się położy. Co, już nawalony? Co? Nie, śpiący. A co, ja spyszą spał. No, ale się nie wyspał. Ja poszedłem spać. No widzę właśnie. Mówię, idę spać. Bo jestem zmęczony. Oj Boże, kochany. Ale jak czyściutko tutaj masz koło siebie. Co, brudno? Nie, czysto. No. Że można przejść normalnie. No, bo tam to masakra, nie? No. Przecież, rzeczywiście Matejko przecież był. No. A, bo ja poszedłem do sklepu. Wziąłem pół litra. Papierosy. I sok pomidorowy. Sok pomidorowy? No. Łe. No jak to? Sok pomidorowy to jest poezja, człowieku. Ła. A jak piją samą Mary? Sok pomidorowy, kieliszek wódki i ten, sos tabasco. A miałeś sos tabasco? Nie. Abyś tak walnął, co nie? Co? Krwawą Mary. Nie, wiesz co bym się tam napił? No. Takiego soku pomidorowego i tak dużo pieprzu i co, znaczy nie, więcej pieprzu, a mniej soli, nie? Mhm. O, to ta. Ja w ogóle uwielbiam pomidory pod każdym, pod każdą postacią, tylko nie przepadam za zupą pomidorową. To jest dziwne, nie? No. Nigdy, ja pamiętam jak... To tak jak ja lubię pomidory, a nie lubię soku pomidorowego. A ja nie lubię zupy pomidorowej. Nie. A pomidory to bym człowieku mógł, tak jak te ziemniaki i jajka. Mógłbym pod każdą postacią jajka jeść. Czy jajecznica, czy jajka sadzone, czy jajka w majonezie. O, poezja. A no, sok pomidorowy mógłbym litrami pić. A zupy zawsze moja była robiła zupę pomidorową z ryżem. O Jezu. Ja mówię, wiesz, po zawsze w niedzielę rosół był, nie? Mhm. A w poniedziałek zupa pomidorowa z ryżem. Ja mówię, Boże kochany, to już mi robiłaś z ziemniakami, nie? No. Albo rosół. Jadłeś rosół z ziemniakami? Tak. No. A moja, babcia tak robiła. Jak można jeść rosół z ziemniakami? Bo z makaronem mi się je, nie? Mhm. A ja robiłem sobie taką papkę. Nawaliłem ziemniaków do zupy. Ja tak ugniatałem i taka papka się robiła i wsuwałem. O, no jak można mielonkę zostać mieć? Wszystko można. A co tam jest? Wojtala? Nie, Łukasz w okopach siedzi. W jakich okopach? Tor przeszkód pokonuje. Tak? Tor przeszkód pokonuje. Ty, to oni chyba jeszcze pili, a poszedłem spać. Chyba coś takiego pamiętam. A Matejki nie ma? Nie. O, to jest zaginął w akcji. Negusty! Halo? Idzie Łukasz. Idzie czy... No. Próbuje iść. Próbuje. Synek? Synek? No wie. Wyście cały czas siedzieliście? No kurwa. Nie bluzgamy. Przecież my żeśmy pili całą noc, ty.
Ja poszedłem spać. Ja idę spać, mówię, pierdziele. Całą noc żeśmy pili. Nie pamiętam, jak doszedłem. Poświęcam. Nie no, ty żeś, jak to się mówi, odpadł. Bo ja poszedłem spać. Wójtala jest. Jeszcze 3 kroki, Łukasz. I będziesz u siebie. O, to tak źle z nim? Aha. Ja przynajmniej się wyspałem, się dobrze czuję. Chociaż raz się dobrze czujesz. Słuchaj, powiem sztuka. Siedzie ci, jak to się mówi, lać na chama. O Jezu, pisz mi to. Jezu, moja moja woda kochana z tym soczkiem. Ojejku, jejku. O Boże, moja jedna. O! Co? Ojejku. Oj, Boże, kochana. To Łukasz? Lulu? Budzi się naszymi marzeniami. Daj nam dzisiaj nowy dzień. A gdzie Wojtala jest? Tam siedzi. Co Wojtala? Poszedł spać, więc nie? No poszedł spać. Dwa piłka i za dużo. Mówiłem, Darek wstał. Jak szybko dojrzał, patrzę, że tylko 2 piłka mu wystarczyły. To co? Jest mój ten. Moja woda. Podawaj wodę. Wypuśćcie sprzęt. Gdzie to moja cholera woda jest? Zawa. Zawa. Co tu się dzieje? No ładnie, o, proszę bardzo. Co tu się dzieje? Mojego kochanego misiaczka spodziewali. No panowie, tak tu nie będzie. Bardzo nieładnie. Eksmisja! Gartuję. Czekaj, co ja tu mam w tym plecaku? Musi być woda. Co to za pijactwo? Co tu się dzieje? Racja odwodzenia. Darka przysuszyło. A co to masz? To jest sok. Z gumy jagód. Nie, no sok, poważnie. No ja widzę, że coś tam fruwa. No gdzie bywa? No nie widzisz, że coś tam jest w środku? Nie ma. Jak nie? No gdzie? No. Absolutnie. Coś tam fruwa. Nie. No. Już się całą noc rządzili? Nie. Jak całą noc? Jak ja poszedłem spać. Nie słyszałeś, jak Matejko cię wołał? Nie. Wołał mnie? No. Był tutaj i wołał mnie. Darek, 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 Darek. No. Ja bym jeszcze kurwa nie odczuwał, moim pierdolem. Nie przeklinamy. Po wódkę poszedł, nie? No. No i przyszedł z tą wódką. No. A ty się położyłeś spać, nie? Ja leżę, moja kurwa nie odzywam się. Cicho. No i nie chcę pić, kurwa. I... Nie przeklinać. Ja nie pamiętam. Wiem, że byłem zmęczony. Po czym? Po ciężkiej pracy.
Oj, bo się u nich kochana. A w ogóle która jest godzina? 10:00. Po kurde. Po 10:00. Dasz zadzwonić do ojca? Dam. Bo gdyż martwi się o niego. Nie wiem, co się z nim dzieje. To jedź do niego. Nie no, ostatnio pojechałem to. Dory, daj mi spokój, jak się tak źle czuję, daj mi spokój. Ale Boże, to tam. A jak tam pogoń? Nie wiem. Teraz była Liga Narodów, nie? Tak. Oczy, kochany. Daruś szuka po kieszeniach, co mu się tam jeszcze zalągło. Co tam może się zalągło? Już wiem, co mi się zalęgnęło. No. Małe co nieco. No. Nie, żartuję. 200. No, 200. Nie no. Ja nie mogę pić wódki, ja już się nie zdaję na wódkę, to wiesz. Jeszcze piwo. Albo nalewkę, rozumiem, ale wódkę. Co z tego, że ja przykładowo wypiję? No co jest? Wypiję wódkę i się dobrze czuję. W ten dzień co piję. Mm-hmm. A na drugi dzień jest masakra. No niestety, człowiek się starzeje. Wolę się napić piwa i tej naleweczki. Już nie są te lata, że kiedyś się piło wódkę. Ojej. Wojtali to jedno, to nie, chyba Wojtala woli wódkę. Wojtala to wszystko woli. Wojtala to jest Wojtala, wreszcie się zjawił, nie? No i już jeden. A mówiłem tyle razy z synkiem, chodź na rury, gdzie tam będziesz tego, no. No patrz, nawet gruchę cholerę z pod niego znali. Cholerę śliwyska. Mój kus jest wstrętny. Sztuk cholery. O. Ja to jestem jak małe dziecko. Zbieram o. Maskotki. To sobie pomyśli stary dziad, nie? Ale niestety, ja takie lubię te rzeczy. Chociaż moim marzeniem to zawsze było mieć kolejkę. Kupić taką płytę wielką i różne rodzaje koleje. No. A mam to, ja to mam. Pojechać do Hiszpanii, zwiedzić dwa stadiony. Lepiej tak samo zrób jak Wojtala. No. Z alkoholizmu wychodź. No, wpadaj. Wpadaj, cholero. Jak nie służyska, to teraz mu wszystko latają. I osy. Coraz chłodniej chyba na wieczory, co? No. Przecież w nocy cały czas paliłem. Tak? No. Człowieku, dobrze, że jeszcze wiesz, to jest gdzie pewno załatwić, nie? No. Już niedługo będzie mokre, jak będzie tak. No. Cały tydzień ma padać. Od wtorku. Co? Co? Co ty gadasz? Mówię, peta szukam. A. Cholera. Gardło mnie boli, nie mogę się nie zepchnąć. Tu masz tabletki przecież na gardło. No. Gdzie one były? Co? Zjadłeś pewnie. Już. Gdzie? No zjadłeś. No bo już były. No były. Co, mo? O, no. To łykań było. A, winko się robi na zewnętrznej? Tak? Winko produkujesz? Nie.
zdjąłem te spodnie. Tylko, że nie mam paniaka. No. Tylko w tym, w słoiku, nie? Aha. A co zrobiłeś? No, a ty powiem wino z czego? Z winogron. Nie, można z wiśni, ze śliwek. No, winogrona, woda i drożdże. Jeszcze będziesz musiał zalać to zasetką spirytusu. Ale to później jak się wyklaruje, nie? Ojciec zawsze tak robił. Wino z jeżyn, do piąteczki baniaka. Wyklarował, a czy później zlewał, żeby się wyklarował i dodawał pół litra spirytusu. Ja te wino odpijałem i dolewałem zwykłej wody. I kiedyś ojciec zwołał mnie, Darek, chodź, zobacz. No i co? Co to jest? Takie białe, co pływa? Ja mówię, nie wiem, pleśnia! W Arzjacie nigdy się nie dolewa przygotowanej, znaczy surowej wody, tylko dolewa się kompot. Albo przygotowaną wodę. Ja surową dałem, nie? No, żeby się nie skapnął. No. Zobacz, ile wina idzie w szlak. No właśnie. Ale Darek, na pewno poradziłeś sobie z tym winem. Z czym? Z tym winem. Nie wylałeś tego wina. Nie, no co ty. Poszło wszystko w kibel. Tak? Muflon by pocisnął. Wino do dobrej sprawy. No ja. O, szczury się budzą. Ręce obudzę. Cholera miadna. Już te diabły rogaty to wszystko zeżrą. Oprócz cebuli, czosnku, to wszystko zeżrą. Hmm? Zostawiłem tutaj reklamówkę. Tam były chipsy, próbki tego. Bo tylko widziałem opakowanie. Po chrupkach, po chipsach. Opakowanie. No. Jak cholera kiełbasy zjadły, to ja nie wiem, jakim cudem do pysaka wlazły. No. Muflon zjadł. Nie, Wojtka nie było jeszcze. Ty. Normalnie sucha kiełbaska. Wziąłem do plecaka, zamknąłem. Jeszcze spałem z tym plecakiem. Mm-hmm. Trzy dni tak się na nią czaiłem. Mówię, a zjem sobie kawałek. Ja otwieram, ty, a tam nie ma. Całe opakowanie. Ja mówię, jak one wlazły? Ale czuć tym dropsem. A? Mm-hmm. Ja czuję papierosa. A ja czuję dropsa. Dym. Papierosa też czuję. No, ty, co jest? Muflon palił. Palisz? Bo teraz? Palił. No bo tak mi zawaliło teraz papierosem. Ja mówię, być to niemożliwe, no. Jak można ty do zamkniętego plecaka wejść? Dziury nigdzie nie ma. No, daj jemu jednego. Mhm. Masz. Wojtek, gardło cię boli? Ja nie mogę się mieć jak coś. Widzicie całą noc ten tam? Nie. Ja też on poszedł. Jak on poszedł? Kto? Matejko. No. Jak poszedł, nie? No. Posiedziałem tutaj, poczekałem na niego. No i patrzę, nie ma go, nie? A, bo on mówi tak o, że idzie na górę, nie? Bo many. I nie przyszedł. Przyszedł. No. Już było jasno. Przyszedł, no. I krzyczał. Darek, no. Darek. No. A ty się nie odzywałeś nic. No tak, bo on no mówi, żebym z nim szedł. Ja mówię, ja nie idę, Jasiek. Mówię, ja nie dojdę. Właśnie. Ja nie pamiętam. Ja wiem, że... No. Nocy mówię, że chodź ze mną, nie? Ja mówię, ja nigdzie nie idę. Mówię, kurwa. Ja nie bluzgamy. Ja też... Nie miałem siły, on mówi chodź. Ja mówię, ja nigdzie nie idę, człowieku. Jeszcze będę po tych schodach właził do góry tam. No. Mówię, idę. Tu cholery latają. Mówię, idę spać.
A mały tu cały czas siedział, synek? Nie, spał tam. No ale on teraz dopiero poszedł spać. No, mały spał. Oj. Ty spałeś. To się nikt nie obudził, jak przyszedł. Ja słyszałem, jak on przeżyje. No. Ale my nie odzywam się, ona kurwa. Nic nie będę mówił. Daj spokój. Dużo słodkiego. No. No. Aj, Boże, kochany. Całe życie z gazetami.